Pilotaż Centrum Zdrowia Psychicznego jest cały czas kontynuowany. Obecnie najnowsze rozporządzenie ministra zdrowia rozszerza ten pilotaż do ponad 120 podmiotów, czyli będzie funkcjonowało co najmniej 120 kilka centrów zdrowia psychicznego i tak naprawdę one już będą pokrywały 50% dorosłej populacji, więc jeśli chodzi o okres 5 lat, odkąd ten pilotaż się rozpoczął, to wydaje mi się, że możemy mówić o sporym sukcesie. Oczywiście są pewne wyzwania i pewne sytuacje, które sprawiają pewien kłopot organizacyjny, ale to już pilotaż i takie było założenie pilotażu, że ostateczna wersja struktury organizacyjnej, centrum, jego ostatecznych zadań, ostatecznego finansowania będzie dopracowywana. Wiemy, że znacząco zmniejszyły się kolejki, jeśli chodzi o uzyskanie pomocy ambulatoryjnej w poradni zdrowia psychicznego. W niektórych centrach, tych, które są centrami mniejszymi, właściwie nie obserwujemy kłopotów z dostępnością do tego rodzaju świadczeń, a w szpitalach, tam gdzie funkcjonuje Centrum Zdrowia Psychicznego, to w tych oddziałach dedykowanych tym rejonom Centrum Zdrowia Psychicznego zmniejszyła się liczba osób hospitalizowanych o około 30% i zmniejszyła się długość hospitalizacji. I takie były też oczekiwania, kiedy tworzyliśmy strukturę i pomysł funkcjonowania Centrum Zdrowia Psychicznego. Dobrze sprawdzają się punkty zgłoszeniowo-koordynacyjne, gdzie pacjenci lub rodziny mogą zgłosić się oczywiście bez skierowania, uzyskują pomoc, poradę czy ukierunkowanie dalszego działania czy postępowania z pacjentem w kryzysie psychicznym. Jesteśmy w trakcie wybierania drugich poziomów referencyjnych, czyli programów specjalistycznych. Myślimy, że będą to programy leczenia zaburzeń nerwicowych, lekoopornych zaburzeń nastroju, czy lekoopornych psychoz lub zaburzeń odżywiania. Myślę, że w tym roku zapadną już takie ostateczne decyzje, które z tych programów ruszą jako pierwsze. Istotną rzeczą w mojej opinii jest to, że są rejony w Polsce, które nie będą w stanie funkcjonować w ramach klasycznego Centrum Zdrowia Psychicznego, które teraz określamy jako CZP typu A, czyli takie, które posiada zespół leczenia środowiskowego, oddział dzienny, poradnie zdrowia psychicznego, oddział całodobowy i punkt zgłoszeniowo-koordynacyjny, ponieważ nie ma możliwości utworzenia tam oddziału całodobowego. Nie ma szpitala ogólnego, czy nie ma możliwości stworzenia oddziału psychiatrycznego, więc funkcjonują już obecnie dwa centra zdrowia psychicznego typu B, czyli takie, które mają te wszystkie struktury, które są Centrum Zdrowia Psychicznego typu A, jednak nie mają oddziału psychiatrycznego. Te łóżka psychiatryczne zabezpieczane są w innym powiecie lub pobliskim szpitalu psychiatrycznym. I tutaj pojawił się pewien kłopot organizacyjny, który zapewne spowoduje, że będzie pilotaż musiał być przedłużony do końca 2024 roku, dlatego że w nowelizacji zostało wpisane Centrum Zdrowia Psychicznego tylko typu A, więc jakby nie możemy zakończyć pilotażu, żeby system mógł funkcjonować w całym kraju. Musi nastąpić nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i zostać dopisane tam to Centrum Zdrowia Psychicznego typu B lub inne rozwiązanie legislacyjne, które będzie pozwalało zakończyć pilotaż. No wiemy, że w tej kadencji raczej nie uda się już tego zrobić.